Forbet. Legalne zakłady bukmacherskie. No wydaje nam się, że już do tej pory powinniśmy gdzieś to zwycięstwo przywieźć, a tak naprawdę gdzieś jedziemy i nie możemy przełamać tej bariery. Mam nadzieję, że te dwa tygodnie, które były teraz na przerwę na reprezentację, pomogły nam w tym, żeby niektóre elementy w naszej grze poprawić i w końcu przełamiemy tą naszą serię bez zwycięstwa na wyjeździe. No przede wszystkim skupiliśmy się w pierwszym tygodniu na treningach biegowych, żeby gdzieś te fizyczne przygotowanie było w naszym wykonaniu lepsze niż w poprzednich meczach i na tym się skupiliśmy w pierwszym tygodniu i rzeczywiście trenowaliśmy dosyć ciężko, intensywnie i wierzę w to, że gdzieś te treningi ciężkie pomogą nam w tym, żeby jeszcze więcej biegać w trakcie meczu i przede wszystkim w Szczecinie wybiegać te spotkanie, bo wiem, że Szczecin to jest teren ciężki, drużyna grająca przede wszystkim u siebie bardzo ofensywnie i stwarzająca dużo sytuacji bramkowych, ale my też mamy swoje atuty, które będziemy chcieli w tym spotkaniu wykorzystać. No wiadomo, początek nie był pod względem punktów zdobytych udany, bo zwolnili nam trenera Urbana, dlatego ten początek pod względem piłkarskim nie był najlepszy, ale też pod względem fizycznym w niektórych momentach nam brakowało w końcówce meczu, czy tam od 70 minuty tej siły, a od czego to zależy, nie wiem. No, trener Urban akurat przygotował nas w ten sposób, że myślał, że to wszystko odpali, a wyszło całkiem odwrotnie. W pierwszych spotkaniach nie mogliśmy wygrywać i ciężko to wytłumaczyć, bo rzeczywiście gdzieś te zgrupowania na Cyprze, czy nawet tutaj trenowaliśmy też dosyć intensywnie, bo dwa razy dziennie. Może akurat początek sezonu nie był udany, ale nie wiadomo, jakby to wyglądało w następnych meczach. No ja wspominam Szczecin bardzo miło, więc na pewno jadąc do Szczecina jest to dla mnie mecz wyjątkowy i na pewno będę chciał, szczególnie na tym stadionie, przełamać tą serię Śląska bez wygranej na wyjeździe. Będzie radość w ogóle, czy nie? Raczej nie. No akurat będąc jeszcze w Szczecinie, to gdzieś moja ulubiona drużyna była do strzelania bramek Lech Poznań, a po odejściu ze Szczecina do Poznania gdzieś często trafiałem przeciwko swojej byłej drużynie Pogoni i z taką samą wiarą jadę na mecz teraz do Szczecina. Wiem, że to jest ciężki teren, ale wierzę w to, że w końcu gdzieś tą serię trzeba przerwać i mam nadzieję, że to będzie właśnie w Szczecinie. No tak jak pan zauważył, gdzieś po przyjściu moim tutaj do Wrocławia cała drużyna wyglądała całkiem inaczej, gdzie graliśmy ofensywną grę. Przede wszystkim wszyscy chłopacy się dobrze czuli na boisku, bo wygrywaliśmy z przeciwnikami przecież ciężkimi, tak jak Legia czy Lech. I gdzieś ten początek sezonu w naszym wykonaniu był bardzo dobry. Ja też po przyjściu z Poznania się czułem bardzo dobrze pod względem fizycznym. I gdzieś później, gdzieś się to wszystko załamało w połowie chyba rundy jesiennej, bo nie tylko ja, ale też cała drużyna gdzieś zaczęła schodzić z tej fali, która była na początku rundy jesiennej, dlatego nie tylko ja, ale gdzieś cała drużyna zaczęła troszkę inaczej funkcjonować niż na początku tego sezonu, dlatego my musimy się skupić przede wszystkim jako drużyna, żeby dobrze wyglądać na boisku, a wiadomo, jak się każdy zawodnik będzie dobrze czuł pod względem fizycznym, to na pewno ta gra nasza będzie wyglądała jeszcze lepiej.